Tutaj mamy taką miejscóweczkę, takie hasioki. Ładna pogoda dzisiaj będzie. A jaka pogoda u was dzisiaj będzie? Podobno ma być 30 stopni w końcu te deszcze, ale fajne niebo. Co o tym niebie powiecie? Piszcie w komentarzu. A tu taka miejscowa i co? Drewniane wieszaki. Drewniane wieszaki to zabieram. Ile się teraz? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do mikrofonu taki przedmiot. Nie wiem, całe to jest? Chyba całe, no nie? Tak, bo tu się wpina. Także cały do mikrofonu filter i hełm dla jockeya na konie, tak? Na konie to będzie? Na konie, dobry hełm. Dobry hełm na konie. Ktoś może spadł z konia, no i już nie będzie jeździł. Także hełm zostawił następnym śmiałkom, a my go bieli. Fajny hełmik, lecimy dalej. I bieli to, bieli wieszaki, bieli to wszystko i lecimy. Mamy już następną miejscówkę. Ale patrzcie, jak to się przydaje, na kamerkę normalnie mam. Tu chowam kamerkę sobie. Teraz mogę tu chować kamerkę, nie? I oczywiście z Kasioka, także przydaje się saszetka na kamerkę. A tutaj taka miejscówka i w sumie ciekawe książki, fajne, bo patrzyłem i mają, ta ma fajną malaturę, no nie? Na przykład są baśnie Andersena, ilustracje Szancera. No właśnie, tu chodzi o ilustratorów, żeby też były fajne. Także widzicie, są o, fajne ilustracje. I to chyba są z PRL-u. Który rocznik? Lektura szkolna? To była kiedyś? Mamy... O! 56. Powiem wam, głęboki, bardzo głęboki PRL. Ja to bym wziął. Salineczkę, tak, to będą te baśnie też. Ja bym to wziął nawet mimo stanu, bo to jest, bo dla samych tych ilustracji. Także weźmiemy baśnie. Tutaj Wesoły Świąt Bożego Narodzenia. Taka w twardej oprawie księga. Nie wiem, czy wezmę choinki trochę, ten, ale fajne malatury, no nie? Te kotki, prawda, także fajne są. Fajne, fajne są ilustracje też. Co my tu jeszcze mamy? Baśnie. Baśnie Europy. O, baśnie Europy też weźmiemy szybciutko. Różowy balonik Wandy Chotomskiej. Fajne, fajne, fajne. Różowy balonik z PRL-u. Baja. Tu z PRL-u też patrzcie. Za siedmioma górami. Też ciężki PRL. Za siedmioma górami i lasami. I śmietnikami. A to co to jest? Dumas. Na szlaku wielkiej przygody. A weźmiemy. Dumasa też. O, PRL. Związek Szlachetnych. Bajka z PRL-u. Związek Szlachetnych. Tu mamy Jan Huszcza. Wierszyki Pajeszki, stary. Fajne. Jana Huszcza. A tutaj Porwanie w Tirulistanie. Nasza księgarnia. Bieri. Weźmiemy te PRL-e i lecimy dalej. Lecimy dalej. No i wieczór powoli zaczyna się. A tu taki kontener i takie znalezisko. Ramki, jedna drewniana. Trzeba będzie podpiąć latarkę, ale to zaraz podpinamy latarkę. Szyba do niej, do tego ramiwa. I dwie takie, jedna taka, bieli. Uwaga, jedna taka. I taka czarna. Chyba stare obrazy by musiał być. Także ramkowo dzisiaj. Rameczki i szkła jak najbardziej, bieli. Weźmiemy ramę. A, tam lecimy dalej. Bloki osiedla. Osiedla, bloki. Patrzcie, jaki wysyp blokersów. Kto leci na przygodę dzisiaj ze mną na mockę? To dawajcie, jak ktoś leci, to zaparza się szkawczany. Zaparza się szkawczany, bo to dopiero początek. Dopiero początek, mam nadzieję, ale lepiej nie peszyć, bo nie wiadomo. Ma dzisiaj być mega, mega burza. Może będziemy ją, czekamy na mega, mega burzę i nagramy. Nagramy ją, zobaczymy, co tu się będzie działo. Alerty przychodziły na telefon. Lecimy, lecimy dalej. Asioczki czekają już tutaj. Następny asiok, patrzcie. Idziemy. Pobiegniemy, no.
A monitor, co tu jest? A biurko. Biurko, połączcie. O Jezu, to jest mokre. Połączcie, tu muszę zapalić latarkę. Zaraz zobaczymy, jak coś będzie, się z wami połączę. W tym kasioczku. I w następnym kasioku ładne buciki. Nawet ładne buciki, patrzcie. Ładne zameczki. Fajne, fajne. Damskie buciki. Bieli buciki, bieli ramki. Lecimy dalej. Siemaneczko wszystkim. Jesteśmy na takiej miejscówce. Godzinę mamy już. Sprawdzamy godzinę, sprawdzamy porę. Elegancko. Normalnie równo o północy. Może to coś jakieś szczęście da. I niby takie kontenery. Niepozorne, niepozorne. Ja już sobie kijaszek taki sprawiłem. Bo wam powiem, że jest bagnisto. Patrzcie, jest bagnisto, bo padał deszcz, napadało. Także takie warunki pracy. No i co? Tu natrafiłem na taki kontener. Pierwszy. I zaczęły takie dziwne. O, na przykład futerał. Nie wiem, czy lusterko jest. Patrzcie, lusterko, widzicie to? Tu mamy okulary, mogą być. Pod spodem, także poczułem, że może być coś pod spodem. Tam od drugiej strony poszedłem. Może coś być. Aparat jest, kamera? Jeszcze powiem, że będzie, a oni zamoczyli. Nie ma. A tu. Pa, maszynka do golenia. Dobra, zaraz to wszystko powyciągam i wam pokażę, co tu było. Zanurkuję i pokażę wam, co tu było. A tutaj, tutaj, patrzcie, tutaj niepozorny, niby ciuchy, te pieluchy, pieluchy były, prawda? Odgarnąłem pieluchy, także też patrzcie, co mówię, bo żebyście wiedzieli, jak postępować, no nie, z tymi kasiokami. No dobra, no i co? No i odgarnąłem. I kabelek, no nie? Mówię, no jeszcze nie nagrywa, no nie, no bo po co nagrywać kabelek, no nie? Tam maszynka do golenia, no to ten. Ale tutaj takie coś wyszło, zobaczcie. Ja wam pokażę, patrzcie, ty widzieliście takie coś? Co to jest? Jezus Maryna, szkielik, ciężki taki kropielnik. Kropielnica. Elegancki normalnie, patrzcie. Fajne znalezisko. Zaraz idziemy tam na miejsce depozytu. Fajny, stary, patrzcie, jeszcze stary kurz jest w środku. Gdzie to mogło leżeć? Co to w ogóle jest? Ale artefakt fajny, no to już jest artefakt. To już jest artefakt, niewątpliwie. Tak, trzeba uważać. Ale ciężki, cynowy chyba to jest, tak? Czy srebrny, nie? Ale mi się wydaje, że jest cyny. Ale patrzcie, tu jest Jezus. Co to przedstawia? Jezus. Kielich. Połączmy to w kropki. Depozyt normalnie, depozyt tu może być pod spodem. Ale jadka. Dlatego patrzcie, zobaczymy, czy będzie depozyt, taki fancior na początek. Tu będziemy odkładać te nasze... A, i wyskoczyło takie coś. Tu też się nagrywałem. Ale tu może być jakiś depozyt piwniczny. Także to, czego szukamy, jakieś takie stare pilniki. Co to jest w ogóle? Jakieś stare takie pilniki, czy co to jest? Patrzcie, ja to wyjmę jedno, a wy mi powiecie, co to jest. Co to są... No, wychodź. Czekajcie. Widzicie? O, ty, to normalnie co to jest? O, stare jakieś pilniki, patrzcie. Widzieliście takie coś? To ani to śrubokręt? Nie, ani to, co to jest? Wiosło, mini wiosło. Jakie mini wiosełka, tak mówię. Co to mogą być? Pilniki. Zestaw pilników, bo tak pilnik ma takie tutaj schropowacenie. Także pilniczki, patrzcie, pilniki, kropielnik i szukamy dalej. Szukamy dalej, także przegrzebię to. Może coś jeszcze komisyjnie wam pokażę, ale gdzie to przed... Tutaj musicie mi... Muszę wiedzieć na 100%, że tu na dole nic nie będzie. Bo powiem wam, że to jest taka sytuacja, że poszukiwacze mogli przeoczyć, bo po prostu rzeczy są na samym dnie. Na samym dnie są rzeczy. Patrzymy na tego. Co, garnki są? Te fioletowe worki są podejrzane. Fioletowe worki są podejrzane, bo tu już z fioletowych worków takie garnki wyskoczyły. Też wiem, fioletowe worki, myślałem, że wazony będą, nie? Makutra myślałem, a tu takie garnki. Fajne. Oczywiście czyste, tylko kurczę, pełno deszczu pada. Także taki garnek. Z pokrywą oczywiście termodynamiczną. I cia, i macie. I gotujemy teraz. Normalnie czyste garnki. Trochę w ziemi tylko, ale makutra. Nie, no dobra. Lecimy dalej. No i co? I te fioletowe worki. Fioletowe worki mogą być podejrzane, żeby mieć te fioletowe worki. O, ty! Tablet!
Ale jadka, ty co jest grany w ogóle? Ty weź to wyciągnij, czekaj, muszę się tam jakoś bić. Poczekajcie, wbijam się. Ty tablet. Ty cały tablet. Pa. Weź to wyczyść. Pa, cały tablet wyskoczył nawet. Ale jadka bez trzymanki. Dobra, bieli. Trzeba tak wyczyścić, nie? Padał deszcz. Kurczę, mogli ten tableta. Pewnie będzie może być zamoknięty, nie? Pewnie na pewno. Ale tam zegarek, ty nie, już myślałem. Patrzcie, ty, tu może być depozyt. Tu może być coś. Dlatego pierw tablet, odkładamy te rzeczy. I z tymi spodniami. Będziemy tarli spodnie do tableta. Fajny tablet. Może części są dobre. Twardy dysk jest na pewno, no nie? Włącza się, nie będziemy włączać w deszcz. Patrzcie, także już mamy znaleziska pierwsze, tablety, takie kropielniki. No i lecimy dalej. Jak coś tu wyskoczy, co porabiacie w ogóle? Lubię z wami na żywo robić, no nie? Tylko, że pewnie wiecie, też duża część nie chce na żywo. To jest chyba ta obudowa na tablet. Tak, tu musiał być tablet. Tu musiał być w tym tablet, patrzcie. Po drugiej stronie znalezisko, to było po jednej stronie morza, a tamto po drugiej stronie morza. No i co, patrzymy dalej, ale przynajmniej patrzcie, na żywca. Na żywca tablety. O, patrzcie, tajemnicza skrzynka. Nie ma nic. Strzykawa, lepiej uważać. Ale gdzie był ten tablet? Tam. Więc tam też mogą być rzeczy na dnie, wiecie co chodzi. Jest tam coś? Jest tam jakiś depozyt? A może makutra będzie? Dobra, coś będzie wyskakiwać. To się z wami połączę, lecimy dalej, żeby oszczędzać latarkę. Dobra? No. No i dobra, patrzcie, ja to już trzymam na kolanku. Trzymam to na kolanku i z tego hasioka odgarnąłem, na samym dole zaczęły wyskakiwać dobre rzeczy. Jednak ta, gdzie to opakowanie? Myślałem, że opakowanie jest, już olałem opakowanie. Gdzieś tu jest opakowanie od tego, kurczę, wiecie, od aparatu, nie? O, jest. O, do impuls, tak, to jest, ale to nie wiadomo, czy to ten, zaraz sprawdzimy. A tam już widziałem, patrzcie, ocalało fajnie, bo rzeczy przygniotły i nie zamokło. Także są artefakty na dole z PRL-u. Harman, stary Harman. Dragowy. O Jezus Maria. Ale jest jeszcze taka, inne rzeczy, maszynka, patrzcie. Ja zaraz zobaczymy, co jest w tym pudełku. Tu pudełko macie, widzicie? Co tu jeszcze może być? O, stąd się wysypuje. Tu było, w tym ukryte. Jeszcze jedna maszynka. Jeszcze taka maszynka. Ale tu już nie będziemy brali. Fajna, Philips. Philips Shave. Ja bym jeszcze wziął, bo zaraz wyczyścili, bo parę ziona. No, może to z tego pudełka, a w pudełku nic nie ma. O, ładowara. Może być do tego Philipsa. Ale pisze Sony. Nie wiem, zobaczymy. Co jeszcze tu jest? Będzie coś? Będzie. Co tam na dole? Tam powiem. O, czekajcie. O, inne maszynki. Pełno maszynek. Maszynka taka. Kurki stare z PRL-u. Jaka to jest? Toshiko. To Toshiko Trimet. Nie chcę tego brać, tej maszyny. O! Mikołaj Święty się wyczyści, będzie elegancki. Kaseta wideo. Patrzcie, na żywca, widzicie wszystko? Lądujecie ze mną na żywca na dnie hasioka. Wiesz, jak tu śmierdzi, naprawdę, powiem wam, że akurat ten hasiok to strasznie. Trackmania. Gierka, Trackmania. Nie. Co to jest? Co tak? Jesteście ze mną na dnie tego hasioka, prawda? Ale mega tu jest. O. Co to jest z PRL-u? Co to jest? O. Taki z PRL-u z kwiatkami, co to jest? Nie wiem. Nie wiem. Okularki jakieś. PRL-u, a fajne z PRL-u. A nie, to jest jedno. Kurwa. Trochę się wspomożemy. O, a to runie, coś tam będzie jeszcze ciekawego? Tu nie będzie dla nas depozytu. Stary kurek z PRL-u. Szukamy złotka. A tutaj nie jest. Dobra, jak coś będzie. Dobra, ale czekajcie, wam coś jeszcze pokażę. Już kończymy, czekajcie, już kończymy. Wszystko zrobię. I już do was idę. Już do was idę z tego hasioka. Co to? Kaseta.
Dobra, a otwierać, patrzcie, opłacało się. Mówiłem, że się opłaca. Maria, Hasiuk upadł, Boże się. Widzicie? Dobra, trzeba go podnieść. Cały Hasiuk upadł. Masakra, dobra. Dobra. No i dobra, odstawiliśmy go na miejsce. Odstawiliśmy go na miejsce. Więc podsumujmy, to nasze znaleziska. Wziąłem na pewno bierimy otwieracz. Co to jest otwieracz? Patrzcie, jelcza. Opłacało się. To się opłacało jednak. Ale artefakt. Wspaniały otwieracz jelcza. To jest to, co auta robili? Patrzcie, JLS, tak? I sygnatura jelcza. Ale fajny. Otwieracz jelcza, mega. Mega artefakt. Tu mamy maszynkę, tą Toshiko nie... O, tego Philipsa spróbuję odpalić. Ja go wyczyszczę, włożę go w torbę. W domu go wyczyszczę. Ładowara, ja to wam pokażę, jakie będzie eleganckie. Wziąłem to. Wziąłem aparat nasz. I tutaj maszynka do golenia, prawda? Może zobaczyć. Ja to otworzę. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, żeby pomyśleć. Jak to otworzyć? To jest rosyjska, ruska jakaś. Może w środku nic nie ma. Patrzcie, jak wypakowali. Fajne opakowanie, stare. Patrzcie, jak tam normalnie, powiem wam, przed chwilą tu przeszła ekipa trzech chłopaków. Poszli tam i normalnie pod... zobaczcie tutaj dalej. Także opakowanie weźmiemy teraz z Rosji. Patrzcie, co pisze. Coś takiego fajne. Wyczyści się, wiesz, jest, patrzcie, jest to brudne, bo tu było jakieś tabaka czy coś, nie wiem. Nie wiem, ale fajne, oryginalne. A to nie jest czasami na tą maszynkę? To Toshiko, nie. No nie, no szkoda, że nie ma oryginalnego. Ale cóż, mamy aparat. A co to jest, lusterko? Lusterko chyba, nie? Ale stare, nie? Sprawdźmy, otwórzmy to. No, także to nie bierzemy. Bierzemy tylko to. A, pokażę jeszcze klucze wam szybko. Zanim się spakuje. Takie wspaniałe klucze wpadły. Ale to jest bomba. Takie wpadło, taki USB, nie wiem, D-Link, co to jest? To jest D-Link. D-Link jakiś wpadł. Taki klucz jeden, ale to jest mega chyba stary, bo już jest zielona patyna. Widzieliście taki klucz? Mega, taki duży. Ja takiego pierwszy raz znalazłem w kolekcji, takiego nie mam. A wpadły dwa. A ten taki czysty. Taki sam, tylko że czysty. Jest W napisany na nim. W tu na górze jest. Jaka jest tajemnica tej literki W, jak myślicie? I trzeci taki, także... Lecimy dalej, ja tu już pakuję, trzy klucze, lecimy dalej. A, miła niespodzianka, normalnie nie wierzę ludzika, bo szukałem właśnie reklamówki, żeby spakować te nasze rzeczy. A tutaj normalnie patrzę, takie dwie białe, fajne były, patrzę tu. O, oryginalne, to tego też nie widziałem, a, sygnaturę ma. AL, JL, 16, wiecie co to jest za napis? Ja wam pokażę w tą stronę. Jakieś napisy, ma sygnaturę. Może być... To jest fajny, sygnowany durszlak. Nie śmiejcie się. To jest normalny, sygnowany durszlak. Naprawdę. Mega fancior dosłownie. Stary, sygnowany durszlak. I patrzcie, też wyskoczyło. To nie wszystko. Kim kogoś wołają. Ale to użyjemy właśnie jako nasza reklamówka. Też, tu też jest podejrzane. Co tam jest? Stary, sygnowany. Patrzcie. Pierwszy raz to widziałem podpisane. Widzieliście? Ty patrzcie, Kasia, ale jadka, Kraków, z Krakowa to jest i Kasia, Tarka Kasia z PRL-u, ale Tarka Kasia to jest, ja widzieliście jakąś sygnowaną Tarkę Kasia? Zazwyczaj są takie, no nie są sygnowane, a tu ktoś miał sygnowane rzeczy, także sygnowana Tarka Kasia, piękny durszlaczek mamy,
No i co dalej? I patrzcie, co tutaj było w drugie. Masakra jest ładnie spakowana. Co? Wszyscy razem bateryka. Piękna. Już oporządzona, nie ma. Także pan na złomie nie będzie musiał mi obcić. Piękna, cały okaz dosłownie, ciężkie. Piękny, pan jak się świeci, jakbyśmy znaleźli złotą komnatę, nie? Tego nie będziemy brali. Dobra, bateryjka jest i pakujemy, także ja już chciałem odchodzić, a tu jeszcze takie rzeczy. No dobra, może tutaj jeszcze będzie. Te białe reklamówki sprawdźcie. Tu był depozyt PRL-u wyrzucony. Sprawdźcie to dobrze ze mną, naprawdę, bo powiem wam, że jestem głodny depozytu, majątku jakiegoś, żeby wyrzucić majątek. Dawajcie, wyrzucajcie te majątki, bo... tu coś jeszcze może być, patrzcie, to nie są żarty. Co to jest? Kurde, nie wiem, czy to ja się pobrudziłem. To ja chyba, śmierdzi jakimiś, kurde, dobra. Trzeba to pakować, pakuję w plecach czy co? Muszę wymyć ręce. Nie mam torb, a reklamówki są tam, dobra. Pakuję te reklamówki. Tu była fajna przygoda. Tyk, szkoda, że nie było. Nadszedłem, love you. Myślałem, że będzie miłość jakaś zamknięta, ale niestety nie. Niestety był pusty. Dobra. Zobaczcie, co tutaj. Spakujemy to, te klucze, tam są te resztę rzeczy i lecimy dalej. Fajnie, bateryjka, także pierwsze skarby są. Jestem bardzo zadowolony. A u was jak tam, co słychać, jak się czujecie, co robicie. Jak macie jakieś problemy, piszcie, macie tam kontakt. Ja zawsze postaram się wam zaradzić, prawda? Zawsze postaram się zaradzić na problemy. No i co, razem jakoś damy radę, no nie? Razem damy radę. A wiecie, co oni tam krzyczeli? Tam jest, oj, tu patrzcie, nie wiem. Zaraz wyjdzie, że tutaj coś było. To tak mi się wydaje, że... Kwiaty, jakieś lalka, jajko, nie. Dobra, tu nic nie ma. Oni, wiecie, co krzyczeli? Oni tam krzyczeli. Ty niemiecki frajerze. Do kogoś tam z tego domu. Dobra, lecimy dalej. Tematem pakujemy te rzeczy nasze. Dobra, i lecimy. Dobra, dawajcie, lecimy. Ja tu już mam odłożone, patrzcie. Te nasze skarby, laptopy, tablety. Także co, bierzemy na pewno aparat. Się kurczę, nie mam tego czym czyścić. No, czym to wyczyścić? Ja to jakoś poczyszczę i się widzimy na jakimś następnym miejscu. Po prostu lecimy dalej, nie? Aż pogadać z wami też bym pogadał, bo dawno nie gadali. Wiecie, z tego czasu, cały czas w tej trasie. Jak chcesz, to dzwońcie, kontakt macie na dole. Cały czas poszukujemy na hasiokach, śmietnikach. Także no taki... Jak coś znajduję, to się lepiej czuję, powiem wam. Wyszedłem z domu, tak mnie brzuch bolał trochę, ten już, to i już po prostu nie ma bólu żadnego. Tu się dobrze czuję. Dobra, pakujemy to. Mikołaja, to pakowanie też. Przeczyszczę ruskie. Maszynki. Dobra ta maszynka może być, Opti, powiem wam. Ona może być dobra maszynka. Bieli. Od czego to jest? Nie wiem. Od Sonego. Od jakiegoś, kurczę. Nie wiem, drukarki, a to nie dla nas temat. Tu to obiecałem jeszcze, że spróbuję się zająć tym Philipsem. Jak myślicie, warty on jest? No spróbować można. Spróbować można, to wam pokażę na bazie. Kurczę, bo tam wiszą tematy. Tam też trzeba sprawdzić. Parę rzeczy. Dobra, i co, tego tableta pakujemy? Dobra, to spakuję i lecimy dalej. Siemaneczko, śmietnikowy artysta z tej strony. Mamy godzinę 0:20 i zaczynamy o tej porze. Jak koty lecimy. Witam wszystkich, zdrówka, pomyślności, dużo znalezisk. A tutaj pierwsze moje takie znalezisko. Oczywiście na w sumie kończącym dzielnicę hasioku. Bosch, cały odkurzacz. W fajnym stanie, odłożony z boku, jest okablowanie, są części dobrze spakowane, także prawdopodobnie wydaje mi się, że on działa.
dobrokurzacz, bo dlaczego go wyrzucili, to nie wiem, wszystko jest, zobaczcie, wszystkie części i odkurzacz Bośka. Compax. Mamy odkurzacz Compax. Dobra. Bieli, bieli. Zaczynamy nockę. Bieli, bieli. Tutaj następna miejscóweczka. Patrzcie, wystawka. Wystawka z talerzy, ale cudne, normalnie. Przepiękne te talerze. Ja poznaję te talerze, one mają bogate historie, ale, ale nie są sygnowane. Więc cały czas powstaje te pytanie, z jakiej fabryki są te talerze. Bo na pewno stara porcelana jest, na pewno. Ale, ale tym razem jaka historia jest? Smoki. O kurcze, smoki ciekawe, idzie na pole pracować chyba, ale tu widzę, że ten jest, mimo że jest dobry, ma małą ryskę, ja go nie wezmę, bo kolekcjonerzy chcą takie w idealnym stanie. Te wyglądają na stan idealny, także spoko. Tutaj patrzcie, fajne talerze, one zazwyczaj takie starte są, a tu pa, to jest chodzież. Ty, to jest stara chodzież, ale fajne. Patrz, ile starej chodzieży wyrzucili, ale w świetnym stanie. Kto to wyrzucił w takim stanie, to talerze i obradowe też. Wspaniałe, też z chodzieży, sygnowane. Ale tego jest tutaj. Kurczę, patrzcie, jak idę pozostałe talerzy. Elegancko. Lubię porcelankę. Kto lubi porcelankę, napiszę, niech on, że lubi porcelankę. A to co? O, książ. Fabryka porcelany książ. Fajne, ciekawe talerzyki. Ciekawe, ile jest, one jak nowe wyglądają. Te nie są uszkodzone. Patrz, jaki depozyt talerzy. Przepięknie porcelany. W świetnym stanie. Fajne talerzyki, nie? A tam jeszcze jeden jest chyba, czy nie, nie? To jest taki ten, fajny. I takie kwiaty te mają. Takie zdobienie, wspaniałe talerzysko. Tu bierzemy, szukam już gdzieś tutaj kartą, wiecie? Albo jakąś reklamóweczkę. No i lecimy, tutaj chyba już mamy, nie? Tak. Nie, dobra, szukam, zbieramy to i lecimy dalej na poszukiwania, na nasze przygody. Lecimy. No i tutaj taka miejscowa następna. Jakieś, nie wiem, kuchenne tematy, temaciwa. Nie wiem, zanurkujecie ze mną. Tam jakaś paterka jest, czy co to jest? Nie, musimy tam jakoś tam zanurkować, dobra. Czym to wytrzeć? No dobra, patrzcie, fajne ma zdobienia, nie wiem czy widzicie, nie jest zniszczona, ma zdobienia tutaj, ładna patera, Birium, dobra, fajnie. No i następna miejscowa, trochę złomu od łóżka, nic więcej, a tutaj i stąd właśnie wyciągnąłem lampa, jedna rzecz, która mnie zainteresuje, lampeczka, fajna lampka, Bieri lampka, Bieri, fajna, nie? Zwykła taka. A powiedzcie, do czego to służy? Takie urządzenie na drewnianej nodze, a tu mamy po prostu takie, nie wiem, jakaś linka była. Patrzcie, jakaś linka była i to było, do czego to służy? Co to za urządzenie? Powiedzcie wy mi. Ja nie wiem. No i co, powiem tak, tamten odkurzacz już wcześniej działa, bo jak go zanosiłem na bazę, to działał, a tutaj leży normalnie następny, tym razem Rowenta. Jest kabel? Jest kabel. Także ktoś, przypuszczam, że ten może też być dobry. Co robimy? Hat-trick odkurzaczowy, dwa odkurzacze w jednym odcinku, tego jeszcze nie było. I od razu razem testujemy. Także bierzemy odkurzacz, bierzemy lampę. I lecimy. No i co? Lecimy. Powiem wam, że nadszedłem stamtąd i tak pięknie od razu już moim oczom się ujrzały jakieś, powiem wam, już miski czy coś. To tam dalej już po tych hasiokach nic nie było. A tutaj taka sytuacja.
Spójrzcie, od tej strony wejdziemy. No, szczęście w nieszczęściu trochę, prawda? Bo taki zestaw wspaniały. Zobaczcie. To mam tu, nie, to zwykłe jest. Taki wspaniały zestaw takich fajnych, sygnowanych salaterek. Znaczy nie wiem, jak to nazwać, tak? A to jest ta, któraś tu jest. Aha, ta. Taki zestaw wspaniałych salaterek. Pokażę. Patrzcie, salaterka. Spójrzcie. Salaterka matka. Wspaniała. Salatera matka. Stan idealny. Wielka, taka ogromna. Fajne, jak to nazwać? Co to jest? Do czego to służy? No zupę, nie? Ale fajny. Stan idealny, takie zdobienie wspaniałe. O ja. Wspaniała rzecz. No i co? Tak, że było ich. Raz, dwa, trzy, cztery do kompletu. Z tym, że co mam zrobić? No tu trochę uszczerbione, widzicie? To uszczerbione. To minimalnie, no minimum, ale kolekcjonerzy już będą kręcić okiem, no kręcić będą głowami. Także tu takie drobne, nie wiem, chyba tego też nie wezmę, bo liczy się stan idealny. Jakieś kubeczki. Tutaj też mamy dwa, jeden, dwa. Ale to i matka jest na szczęście całe, prawda? Także mamy dwie sztuki, idealnie całe. Sygnatury na matce, nie wiem, jakieś 4, 2. Co to może być? Stara porcelana, nie wiem. I lecimy dalej. Bieli. Jak koty po nocy. Kto lata za mną? Autobus jedzie. Kto jedzie w autobusie, jak myślicie? Sprawdzamy? Komisyjnie, kto jedzie w autobusie? Tam coś się świeci w oddali też. W którym kierunku idziemy? W którym chcecie iść kierunku? Który wybieracie kierunek? Tam czy tam? Tu patrzcie, co tam wjeżdża normalnie! Jedziemy! Patrzcie, fanty mamy! Lecimy normalnie dalej. To lata, kociaki latamy tymi ulicami, jak kociaki. Latacie jak kociaki, czy nie latacie jak kociaki? Ja myślę, że latacie, bo jak nie latacie, to normalnie. Nie wiem, czy będziecie mogli być śmietnikowymi artystami. Ale normalnie po nocy to jest taki klimat, że... O, spokój, cisza, dobrze, że tylko nie pada, nie? Dobra, latam. Spokój, cisza, dobrze, że tylko nie pada. W nocy to jest klimat, naprawdę mega, polecam wam. Poniżej macie kontakt, jak ktoś chce polatać jak kociaki, to niech kontaktuje się normalnie, śmiało.